Idę na konferencję Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Jestem tam główną prelegentką. Ale kochanie, kochanie, chyba nie możesz tak wyjść z domu. Kochanie, kochanie, przyjmij do wiadomości, że idę na spotkanie z ludźmi na poziomie. Jeśli będę szła do klubu Go Go, na pewno zapytam ciebie o zdanie, co mam na siebie włożyć. Okej. Okay. Nie bierz płaszcza, jest ciepło. Nie bierz płaszcza. A rów, w sumie racja. A? A? Zaczekaj! Zaczekaj! A taki miałem dobry pomysł na świąteczną karteczkę. Przestań, kończy się martwić. Naprawdę, niektórzy ludzie to dopiero mają zmartwienia. Franka, spójrz, co dorwałam na wyprzedaży w sklepie. No? No, krem z aloesem. I jestem gładka jak nigdy dotąd, no. O mój Boże, Jolka. Krem z aloesem do depilacji nóg i bikini. Kochanie, truskawkowe czy waniliowe? Jak to trzy? Koleżanki jadą w sobotę robić sobie tatuaże. Pomóż mi urobić, tatę, proszę cię, zobacz. Kochanie. O, taki bym chciała. No spróbuję, ale nie wiem, czy mi się to uda, wiesz. Może pójdziemy do kawiarni i pięknie się ubiorę. Może będą świece, piękna muzyka i krewetki. Myślisz, że na to pójdziecie? No mam nadzieję, bo już kończą mi się pomysły. Jaki tatuaż? Ale skarbie, wybij to sobie z głowy. No ale Franka, ale czemu nie? No przecież jak byłaś w jej wieku, też sobie zrobiłaś tatuaż, no. Masz tatuaż? Masz tatuaż? Ty masz tatuaż? Nie no, ja zaraz tutaj na miejscu popełnię to samobójstwo. Popełnię, o, ja naprawdę się zabiję. Zabiję się i nie wyciągajcie mnie stąd. Czy ta szarlotka, Kończy, to się już upiekła? Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Wtem w skalskich dom, to w nim znalazła kląd. Choć nie było łatwo, nie, choć nie było łatwo. Franiu, zrobiłaś najgłupszą głupotę ze wszystkich głupot. I powiem ci, że nie będziesz leżała we wspólnym, rodzinnym grobowcu. Ojciec się na to nigdy, a nigdy przenigdy nie zgodzi. Sociuski, ukręć mi tam kogiel-mogiel. Strasznie mi jest niedobrze. A powiedz mi, kiedyś ty zrobiła ten tatuaż, co? Kiedy? Pamiętam, że pojechałyśmy z Jolką na przesłuchanie do metra. Co, Franka, ja tak myślę, że taki tatuaż jest na całe życie, no. A jak Danie cię rzuci? Co? Kurde, przestań, co nie? Powiedział, że mnie kocha, tak? No to chyba jak coś mówi, to będzie dotrzymywał słowa, wiesz? Nie zadaje się z takimi chłopakami, co coś mówią, a potem to odwołują, co nie? Trzeba się cenić, ej. A tu ktoś grupę krwi RH+? Nie. Nie, nie, nie. Stary chłopie, masz pecha. Trzeba będzie rzucić tę kawkę. Macie dowody? Nie. Bez dowodów nie ma dzielenia. Browarek na rozluźnionko? Nie, no jasne. A dowody? O, mi panili, ja ich uwielbiam, no. Ale ja... Czy da się to jakoś usunąć, bo ja myślę, że oni się rozpadną. Co ty gadasz, co nie, Jolka? W końcu oni super śpiewają, nie? Niezłe głosy. No, masz rację. Mam nadzieję. Jak za każdym razem
Mam kłopot, kiedy Madonna zmienia fryzurę. Rozumiesz? Ejolka, a umiałabyś mi otworzyć to piwo okiem? No, jasne, no. No, by to. O Boże! Dlaczego nam to zrobiłaś, Franiu? Jeszcze raz to samo. Jak długo się znamy? Po czym stanęło? O Boże, dlaczego nam to zrobiłaś, Franiu? O Boże, jak ty to mówisz, to brzmi okropnie. O Boże, co za wstyd. Ludzie będą gadać, że siedziałaś w pudle, albo że jesteś dziewczyną jakiegoś gangstera. A może jeszcze złapałaś żółtaczkę? O Jezu. Nie. Nie. Dopóki nosisz to świństwo i paskudztwo, nie jesteś moją córką. Ale mamo... Mamo! Jeśli chodzi o nas, to wszystko zostaje po staremu. No dobrze, dobrze, już dobrze, no. Widzę, że pękniesz, jak mi czegoś nie powiesz. Proszę bardzo, słucham, zamieniam się w słuch. A, tajemnica! No, przyrzekłeś, że nie piśniesz słowa. Trzech słów, no proszę bardzo. O kogo chodzi? Korzeniowski? Nie. Kobieta. Bez głowy? Panna Maj! No, i to u Panny Maj. Co? Szyję? Fastryguję? Dzierga? No nie wiem, no możesz mi to normalnie powiedzieć. No powiedz mi te trzy słowa. Co? Frania ma tatuaż. Ma tatuaż? Gdzie? U, jaki dobry słuch. I przyniosła gazetę. Grzeczna dziewczynka. Wiesz co? Czas już zmienić repertuar. Mógłbyś wymyślić coś nowego? To może... No może wpadniesz na noc? Kiedy ty wymyślasz te cięte riposty? Chyba podczas zdrapywania gołębich kup na balkonie lub usuwaniu grzyba w łazience. Czyli mówisz, że Frania ma tatuaż, tak? Jestem w szoku. Nigdy w życiu nie spodziewałabym się po niej czegoś tak taniego i wulgarnego. Ja też nie. Nie wiesz przypadkiem, gdzie ona go ma? Skoro go nie widać... To pewnie pod ubranie. O, no. Czyli tutaj w grę wchodzi jakieś 15 centymetrów kwadratowych, że... Super. Ale wydawało mi się, że on był wyżej. Bo był. Ale Franiu, porozmawiasz z tatą, prawda? Proszę cię. No nie pamiętasz, jak to było, kiedy miałaś 17 lat? Kochanie, oczywiście, że pamiętam. I powiem ci, to był bardzo udany rok. No. Lepiej, żeby twój nie był taki udany. Tak, panno moje. Panie Skalski, dobrze się pan czuje? Bardzo dobrze. Znaczy, chciałem powiedzieć, że doskonale. Tak. Panie Skalski, chciałam zapytać o taką rzecz. Co pan sądzi na temat tatuażu? Tatuażu? Tak. No, tatuaż to zawsze coś małego, tajemniczego w intymnym miejscu. Tylko dla tej jednej, jedynej osoby. I no, generalnie jestem za. Właśnie się pan zgodził na to, żeby Małgosia sobie zrobiła tatuaż. Nie ma mowy, nie. No jak nie ma mowy? Przed chwilą sam pan powiedział, że w intymnym miejscu i że generalnie jestem za. Mi chodziło o panią. Małgosia? Franka, no co ty wyprawiasz? Wypinasz się tak przed gabinetem Skalskiego, a jak on wyjdzie i zobaczy to... Jak tak będziesz stała i wszystko zasłaniała, to na pewno nie zobaczy. Chodź tu. Właśnie się dowiedziałam, że Skalski ma kompletnego świra na punkcie. Tatuaż?
Mówisz o tych małolatach? Przepraszam. Panu Maj. Przepraszam, mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Ale chciałem się zapytać, czy pani już może rozmawiała z Małgosią na temat tego tatuażu? Ale oczywiście, panie Skalski. Spokojnie, mam wszystko pod kontrolą. Przepraszam. Gdzie jest do diabła ten tatuaż? On nie może być tak mały. Panie Skalski? Mogę jeszcze w czymś panu pomóc? O, nie, przecież ja zaraz dojdę. Przejdę. Chciałem powiedzieć, przejdę. Toż nie, gdzie przejdę? Wejdę. O to, właśnie to wejdę, żeby. Wejdę. Może pan to jeszcze zanieść do Małgosi, do pokoju? A, no to tak. Dzięki. Franka, uragan naprawdę na ciebie leci. No. Tylko na co właściwie czeka? Kochanie, wiesz jak to jest. Co? Martwi się o dzieci. Mm-hmm. Po prostu boi się, że będą cierpiały. Wiesz, gdyby z nami nic nie wyszło. No tak. Faceci się boją wszelkich zmian, kochanie. Tak. A ty myślisz, że dlaczego ja ciągle mówię, że mam 29 lat? Dla niego to robię. Ale zaraz, ja jednego nie rozumiem. Dlaczego ty chcesz usunąć ten tatuaż, jak to ma być twoja tajna broń? No. Skarbie, po prostu chcę mieć to już z głowy. Znaczy matkę. Oh. Nie tatuaż. To cudo zostaje. Tak, ale co facetów tak naprawdę kręci, no? Kochanie, nie rozumiesz? To bardzo podniecające. To tak jakbyś poszła na randkę z facetem i nagle w połowie kolacji dowiedziałabyś się, że on ma na przykład sklep z butami. Panie doktorze, czy ja mogłam tak wyglądać? Nie. Ale Amerykanie wprowadzają teraz nową metodę. Zamrażają mięśnie, mimiczne twarzy, co hamuje na dobre powstawanie zmarszczek. Ale to znaczy, że nie wolno się już uśmiechać później? A ma pani męża? No nie. A pieniądze? No też nie. No to z czego się pani chce śmiać? Nie, kochanie, nie ma się co denerwować. To świetny chirurg. Chociaż jak sobie przypomnę piersi ciotki Heni. Tak, przynajmniej sobie nie musi wkładać poduszek do żakietu. Dobra, już. Doktorze, przepraszam, doktorze, można? Czy mógłby pan rzucić na to okiem? Uj. Wygląda fatalnie. Dlaczego? Coś pani pękło na pół. Ha. No więc w czym problem? Jak szybko możemy to usunąć? Było najwcześniej we wtorek. O nie, zaraz, ale chwileczkę. Po pierwsze, ja chcę wiedzieć, czy będę miała bliznę. Po drugie, chcę wiedzieć, czy będzie mnie bolało. Tak? I auć. O nie! No i co? Wielkie mecyje, no wielkie ale. Masz wybór. Albo mała blizna na tyłku, albo uważaj. Nie legniesz obok mnie w grobowcu rodzinnym na całe wieki. Doktorze, da się to powiększyć? Ała! Możemy spróbować. Jolka, jak uważasz, czy pan Skalski zobaczy mój tatuaż, jeżeli założą to? Franka, w tym ty nawet ci będzie widać twoją wątrobę. No. Teraz tylko muszę znaleźć powód, żeby to założyć. Mm-hmm. No bo chyba nie uwierzę w Międzynarodowy Dzień Bikini. No nie. Czekaj, ale zbliża się długi weekend. To świetny pomysł. Dzieci! Dzieci na dół! Franka, ale on cię tak nagle nie zdziwi, że ty tak planujesz wakacje? Kochanie, on by się zdziwił, jakbym nagle przestała to robić. Przestała? Gdzie jest Zuzia? Zuzia! U sąsiadów nie usłyszycie. Ty się znowu, Franiu! Dobrze, kochani.
Zbliża się długi weekend. Chciałabym wiedzieć, gdzie chcielibyście pojechać? Do spa w Sopocie. W góry. Na koniki. O, w takim razie postanowione. Jedziemy do Międzyzdroju. Świetne miejsce, fantastyczne miejsce pani wybrała na tatuaże. Znaczy, może pójdziemy na plażę? O Boże, może nie słyszała. Łech, łech, łech. Nie sądziłam, że to będzie takie łatwe. Bułka z masłem. Panie Skalski? Tak. Małgosia i Jadaś jeszcze z godzinę będą na tej dyskotece, to może byśmy sobie tak pogadali o dzieciach i domu. O Boże, czy ja się wydopilowałam? A tak, tak, tak. Tak. Panno Maj, jesteśmy na wakacjach. Mam okazję zobaczyć panią od drugiej strony, znaczy poznać panią od drugiej strony. Wie pan, mi się wydaje, panie Skalski, że pan też mnie poznał ze wszystkich stron. Nie myli się pani, panno Maj. Ja poznałem panią tak powiedzmy prowizorycznie, a przecież... Bardzo bym chciał panią zobaczyć od tyłu. Chciałem pani porozmawiać o dzieciach. Bardzo się cieszę tymi niesamowitymi postępami, jakie Adaś poczynił w matematyce, bo bardzo się martwiłem tym jego przedmiotem. Tak, rzeczywiście to był świetny pomysł z tymi korepetycjami. Ble, ble, ble. Odchodzimy od tematu, kochanie. O Boże, jak gorąco. Może sobie popływamy. No i jesteśmy w domu skarbie. Świetny pomysł, panie Skalski. Ja tylko wskoczę w kostium i położę Zuzię spać. Zaraz wracam. A teraz dobrze się przypatrz. Tak, to go na pewno rozpaliło do białości. Franiu, tak? Przecież ja bez ciebie nie zasnę. Będziesz ze mną spać, prawda? Wolałabym to usłyszeć od innego członka tej rodziny. Jasne, kochanie. Śpisz? Nie. A za dwie dychy zaśniesz? Franiu, a bajka? Jestem taka dzisiaj zmęczona. Nie możesz zamknąć oczek i zasnąć? Franiu, obiecaj, że zawsze z nami będziesz. Taki właśnie, kochanie, mam zamiar. Nie chcę, żeby coś się zmieniało. Czemu? Bo jak coś się zmieni, to już tak zostaje. A jak ci się spodoba? A jeśli nie? A jeśli tak? A jeśli nie? Boże, co ja wyprawiam? A, to test, tak? Taki test. Ty chcesz sprawdzić, czy ja nad sobą panuję, tak? No to raz na zawsze ci udowodnię, że nie. Jak to? Dlaczego pani się jeszcze nie rozebrała? Nie przebrała, w kostium się nie przebrała. Chyba już trochę za późno na kąpiel. Rozumiem. No tak. A teraz? A może tak... meczyk w ping-ponga? Przedwczesny. Ha!
To co? Na Chin czeka czy na pizzę? I na to, i na to. Naprawdę wiem, że cię nadal boli po tym usunięciu tatuażu, ale i tak sobie zrobię na 18. Ty dziecko uważaj, naprawdę. Ty się dobrze zastanów, czy chcesz do końca życia być dziewczyną gangstera. Dlaczego mam być dziewczyną gangstera? Wiesz jak to jest. O mnie gadali, to i o tobie będą gadać. Hej, ała, ała. Czekaj, masz oponkę. O, dzięki. Ale patrz, jaka to jest ironia losu jednak. Każda oponka, z jaką w życiu mam do czynienia, zatrzymuje mi się na pupie. O, mamo, o, przyniosłaś mi pączka dla osłody mojego bólu. Dzięki. Tak. Kochanie, dobrze, że usunęłaś ten tatuaż. Tak, dobrze, bardzo dobrze. Bo tak to byśmy musieli cię pochować już na działce. Między naszym psem Burkiem, który zdechł. Naszym kotkiem Kicią, jakbyś tam tak leżała na tej działce sama, no z tymi zwierzątkami, z Burkiem, z tym Kicią byś leżała. A jak to Burek zdechł? A myślałam, że on uciekł. Cześć! Sofanka, ja tak myślę, że taki tatuaż jest na całe życie, no. A jak Daniel cię rzuci? Co? Kurde, przestań, co nie? Powiedział, że mnie kocha, tak? No to chyba jak coś mówi, to będzie dotrzymywał słowa, wiesz? Nie zadaje się z takimi chłopakami, co coś mówią, a potem to odwołują, co nie? Trzeba się cenić, ej. A tu ktoś grupę krwi RH+? Nie. Stary chłopie, masz pecha. Trzeba będzie rzucić tę kawkę. Macie dowody? Nie. Bez dowodów nie ma dzielenia. Browarek na rozluźnionko? A, nie, no jasne. A dowody? O, mili panili, ja ich uwielbiam, no. Ale ja, czy da się to jakoś usunąć, bo ja myślę, że oni się rozpadną. Co ty gadasz, co nie? Tak. W końcu oni super śpiewają, nie? Niezłe głosy. No, masz rację. Mam nadzieję. Jak za każdym razem mam kłopot, kiedy Madonna zmienia fryzurę. Rozumiesz? Elka, a umiałabyś mi otworzyć to piwo okiem? No, jasne, no. No, by to. O Boże! Dlaczego nam to zrobiłaś, Franiu? Jeszcze raz to samo. Jak długo się znamy? Po czym stanęło? O Boże, dlaczego nam to zrobiłaś, Franiu? O Boże, jak ty to mówisz, to brzmi okropnie. O Boże, co za wstyd. Ludzie będą gadać, że siedziałaś w pudle, albo że jesteś dziewczyną jakiegoś gangstera, a może jeszcze złapałaś żółtaczkę. O Jezu. Nie. Nie. Dopóki nosisz to świństwo i paskudztwo, nie jesteś moją córką. Ale mamo... Mamo! Jeśli chodzi o nas, to wszystko zostaje po staremu.
To dobrze, dobrze, już dobrze, no. Widzę, że pękniesz, jak mi czegoś nie powiesz. Proszę bardzo, słucham, zamieniam się w słuch. A, tajemnica. No, przyrzekłeś, że nie piśniesz słowa. Trzech słów, no proszę bardzo. O kogo chodzi? Korzeniowski? Nie. Kobieta. Bez głowy? Panna Maj! No, i to u Panny Maj. Co? Szyję? Fastryguję? Dzierga? No nie wiem, no możesz mi to normalnie powiedzieć. No powiedz mi te trzy słowa. Mały. Panie Skalski? Mhm. Mogę jeszcze w czymś panu pomóc? O, nie, przecież ja zaraz dojdę. Tak. Przejdę. Chciałem powiedzieć, przejdę. Toż nie, gdzie przejdę? Wejdę. No to właśnie to wejdę, żeby. Wejdę. Może pan to jeszcze zanieść do Małgosi do pokoju? A, no to tak. Dzięki. O, Franka. Uraga naprawdę na ciebie leci. No. Tylko na co właściwie czeka? Kochanie, wiesz jak to jest. Co? Martwi się o dzieci. Mm-hmm. Po prostu boi się, że będą cierpiały. Wiesz, gdyby z nami nic nie wyszło. No tak. Faceci się boją wszelkich zmian, kochanie. A ty myślisz, że dlaczego ja ciągle mówię, że mam 29 lat? Dla niego to robię. Zaraz, ja jednego nie rozumiem. Dlaczego ty chcesz usunąć ten tatuaż, jak to ma być twoja tajna broń? No. Skarbie, po prostu chcę mieć to już z głowy. Znaczy matkę, nie tatuaż. To cudo zostaje. Tak, ale co facetów tak naprawdę kręci, no? Kochanie, nie rozumiesz? To bardzo podniecające. To tak jakbyś poszła na randkę z facetem i nagle w połowie kolacji dowiedziałabyś się, że on ma na przykład sklep z butami. Panie doktorze, czy ja mogłam tak wyglądać? Nie. Ale Amerykanie wprowadzają teraz nową metodę. Zamrażają mięśnie, mimiczne twarzy, co hamuje na dobre powstawanie zmarszczek. Ale to znaczy, że nie wolno się już uśmiechać później? A ma pani męża? No nie. A pieniądze? No też nie. No to z czego się pani chce śmiać? Nie, kochanie, nie ma się co denerwować. To świetny chirurg. Chociaż jak sobie przypomnę piersi ciotki Heni. Tak, przynajmniej sobie nie musi wkładać poduszek do żakietu. Dobra, już. Doktorze, przepraszam, doktorze, można? Czy mógłby pan rzucić na to okiem? Uj. Wygląda fatalnie. Dlaczego? Coś pani pękło na pół. Ha. No więc w czym problem? Jak szybko możemy to usunąć? Było najwcześniej we wtorek. O nie, zaraz, ale chwileczkę. Po pierwsze, ja chcę wiedzieć, czy będę miała bliznę. Po drugie, chcę wiedzieć, czy będzie mnie bolało. Tak? I auć. O nie! No i co? Wielkie mecyno, wielkie ale. Masz wybór. Albo mała blizna na tyłku, albo uważaj. Nie legniesz obok mnie w grobowcu rodzinnym na całe wieki. Doktorze, da się to powiększyć? Ała! Możemy spróbować. Jolka, jak uważasz, czy pan Skalski zobaczy mój tatuaż, jeżeli założą to? Franka, w tym ty nawet ci będzie widać twoją wątrobę. No. Teraz tylko muszę znaleźć powód, żeby to założyć. Mm-hmm. No bo chyba nie uwierzy w Międzynarodowy Dzień Bikini. No nie. Czekaj, ale zbliża się długi weekend. To świetny pomysł. Dzieci! Dzieci na dół! Franka, ale on się tak nagle nie zdziwi, że ty tak planujesz wakacje? Kochanie, on by się zdziwił, jakbym nagle przestała to robić. Przestała? Gdzie jest Zuzia? Zuzia! U sąsiadów nie usłyszycie. Ty się zaufaniu!
Dobrze, kochani. Zbliża się długi weekend. Chciałabym wiedzieć, gdzie chcielibyście pojechać? Do spa w Sopocie. W góry. Na Koniki. O, w takim razie postanowione. Jedziemy do Międzyzdroju. Świetne miejsce, fantastyczne miejsce pani wybrała na tatuaże. Znaczy, może pójdziemy na plażę? O Boże, może nie słyszała. Łech, łech, łech. Nie sądziłam, że to będzie takie łatwe. Bułka z masłem. Panie Skalski? Tak. Małgosia i Jadaś jeszcze z godzinę będą na tej dyskotece, to może byśmy sobie tak pogadali o dzieciach i domu. O Boże, czy ja się wydopilowałam? A tak, tak, tak. Mhm, tak. Panno Maj, jesteśmy na wakacjach. Mam okazję zobaczyć panią od drugiej strony, znaczy poznać panią od drugiej strony. Wie pan, mi się wydaje, panie Skalski, że pan też mnie poznał ze wszystkich stron. Nie myli się pani, panno Maj. Ja poznałem panią, no tak powiedzmy, prowizorycznie, a przecież... Bardzo bym chciał panią zobaczyć od tyłu. Chciała pani porozmawiać o dzieciach. Bardzo się cieszę tymi niesamowitymi postępami, jakie Adaś poczynił w matematyce, bo bardzo się martwiłem tym jego przedmiotem. Tak, rzeczywiście to był świetny pomysł z tymi korepetycjami. Ble, ble, ble. Odchodzimy od tematu, kochanie. O Boże, jak gorąco. Może sobie popływamy. No i jesteśmy w domu skarbie. Świetny pomysł, panie Skalski. Ja tylko wskoczę w kostium i położę Zuzię spać. Zaraz wracam. A teraz dobrze się przypatrz. Tak, to go na pewno rozpaliło do białości. Franiu, tak? Przecież ja bez ciebie nie zasnę. Będziesz ze mną spać, prawda? Wolałabym to usłyszeć od innego członka tej rodziny. Jasne, kochanie. Śpisz? Nie. A za dwie dychy zaśniesz? Franiu, a bajka? Jestem taka dzisiaj zmęczona. Nie możesz zamknąć oczek i zasnąć? Franiu, obiecaj, że zawsze z nami będziesz. Co? Frania ma tatuaż. Ma tatuaż? Gdzie? U, jaki dobry słuch. I przyniosła gazetę. Grzeczna dziewczynka. Wiesz co, czas już zmienić repertuar. Mógłbyś wymyślić coś nowego? To może... No może wpadniesz na noc? Kiedy ty wymyślasz te cięte riposty? Chyba podczas zdrapywania gołębich kup na balkonie lub usuwaniu grzyba w łazience. Czyli mówisz, że Frania ma tatuaż, tak? Jestem w szoku. Nigdy w życiu nie spodziewałabym się po niej czegoś tak taniego i wulgarnego. Ja też nie. Nie wiesz przypadkiem, gdzie ona go ma? Skoro go nie widać... To pewnie pod ubranie. O, no. Czyli tutaj w grę wchodzi jakieś 15 centymetrów kwadratowych, że... Super. Ale wydawało mi się, że on był wyżej. Super. Bo był. Ale Franiu, porozmawiasz z tatą, prawda? Proszę cię. No nie pamiętasz, jak to było, kiedy miałaś 17 lat? Kochanie, oczywiście, że pamiętam. I powiem ci, to był bardzo udany rok. No. Lepiej, żeby twój nie był taki udany. Tak, panno Maj. Panie Skalski, dobrze się pan czuje? Bardzo dobrze. Znaczy, chciałem powiedzieć, że doskonale. Tak,
Panie Skalski, chciałam zapytać o taką rzecz. Co pan sądzi na temat tatuażu? Tatuażu? Tak. No, tatuaż to zawsze coś małego, tajemniczego w intymnym miejscu. Tylko dla tej jednej, jedynej osoby. I no, generalnie jestem za. Dzięki, tato! Właśnie się pan zgodził na to, żeby Małgosia sobie zrobiła tatuaż. Nie ma mowy, nie. No jak nie ma mowy? Przed chwilą sam pan powiedział, że w intymnym miejscu i że generalnie jestem za. Mi chodziło o panią. Małgosia? Franka, no co ty wyprawiasz? Wypinasz się tak przed gabinetem Skalskiego, a jak on wyjdzie i zobaczy to... Jak tak będziesz stała i wszystko zasłaniała, to na pewno nie zobaczy. Chodź tu. Właśnie się dowiedziałam, że Skalski ma kompletnego świra na punkcie. Mówisz o tych małolatach? O, przepraszam. Panu Maj. Przepraszam, mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Ale... Chciałem się zapytać, czy pani już może rozmawiała z Małgosią na temat tego tatuażu? Ale oczywiście, panie Skalski, spokojnie, mam wszystko pod kontrolą. Przepraszam. Gdzie jest do diabła ten tatuaż? On nie może być tak... Nie mam aparat! Co? Idę na konferencję Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Jestem tam główną prelegentką. Ale kochanie, chyba nie możesz tak wyjść z domu. Kochanie, przyjmij do wiadomości, że idę na spotkanie z ludźmi na poziomie. Jeśli będę szła do klubu Go Go, na pewno zapytam ciebie o zdanie, co mam na siebie włożyć. Okej. Nie bierz płaszcza, jest ciepło. Nie bierz płaszcza. Arów, w sumie racja. Pa? Zaczekaj! A taki miałem dobry pomysł na świąteczną karteczkę. Przestań, kończy się martwić. Naprawdę, niektórzy ludzie to dopiero mają zmartwienia. Franka, spójrz, co dorwałam na wyprzedaży w sklepie. No krem z aloesem. I jestem gładka jak nigdy dotąd, no. O mój Boże, Jolka. Krem z aloesem? Do depilacji nóg i bikini. Kochanie, truskawkowe czy waniliowe? Jak to trzy? Franiu, moje koleżanki jadą w sobotę robić sobie tatuaże. Pomóż mi urobić, tatę, proszę cię, zobacz. Kochanie. O taki bym chciała, zobacz. No spróbuję, ale nie wiem, czy mi się to uda, wiesz. Może pójdziemy do kawiarni i pięknie się ubiorę. Może będą świece, piękna muzyka i krewetki. Myślisz, że na to pójdzie? No mam nadzieję, bo już kończą mi się pomysły. Jaki tatuaż? Ale skarbie, wybij to sobie z głowy. No ale Franka, ale czemu nie? No przecież jak byłaś w jej wieku, też sobie zrobiłaś tatuaż, no. Masz tatuaż? Masz tatuaż? Ty masz tatuaż? Nie no, ja zaraz tutaj na miejscu popełnię to samobójstwo. Popełnię, o! Ja naprawdę się zabiję! Zabiję się i nie wyciągajcie mnie stąd! Czy ta szarlotka, Kończu, to się już upiekła? Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Wtem Skalski w dom, to w nim znalazła kąt. Choć nie było łatwo, nie, choć nie było łatwo. Franiu, zrobiłaś najgłupszą głupotę ze wszystkich głupot.
I powiem ci, że nie będziesz leżała we wspólnym, rodzinnym grobowcu. Ojciec się na to nigdy, a nigdy przenigdy nie zgodzi. Sąciutki, ukręć mi tam kogiel mogel. Strasznie mi jest niedobrze. A powiedz mi, kiedyś ty zrobiła ten tatuaż, co? Kiedy? Pamiętam, że pojechałyśmy.